Cześć, witam Was w ósmej części podsumowującej moją działalność na YouTubie. Ósma część oznacza, że ten kanał istnieje już ósmy miesiąc, także zapraszam do tego, aby zapoznać się, co udało się do tej pory mnie na tym kanale na YouTubie osiągnąć oraz jakie mam mniej więcej plany na najbliższy okres. Jeśli chodzi o liczbę subskrybentów, bo to jest jakimś wyznacznikiem popularności kanału, zwłaszcza na YouTubie, to na moment kręcenia tego materiału jest Was łącznie 2068, także dziękuję osobom, które obdarzyły mnie zaufaniem i śledzą publikowane przeze mnie treści. Na kanale ostatnio pojawił się cykl przygotowany przeze mnie i przez mojego syna, traktujący właśnie o smart kontraktach, o takim wprowadzeniu do samych smart kontraktów. Starałem się to w miarę przystępnym językiem zaprezentować, tak aby każdy to zrozumiał. Seria dosyć, myślę, że długa, ponieważ 15 odcinków. Zachęcam wszystkich, którzy teraz mają trochę więcej wolnego czasu i chcą się czegoś nauczyć, aby dowiedzieć się po prostu, co to tak naprawdę te smart kontrakty są i jak je de facto się tworzy, jak są tworzone w tych projektach, które do tej pory może interesowały nas jedynie pod względem takim typowo finansowo-inwestycyjnym. Rozpocząłem także nowe serie na kanale. Pierwsza z nich to kryptoadopcja, w której poruszam tematykę związaną według mojej opinii właśnie z adopcją kryptowalut, czyli z poszerzaniem się rynku, ze zwiększeniem popularności. I tutaj w każdym odcinku omawiam poszczególne aspekty, które według mojej opinii mają na to wszystko wpływ. Dodatkowo w związku z tym, że popularna obecnie mocno stała się praca zdalna, postanowiłem nagrać również serię odcinków. W sumie będzie ich 5 czy 6. Będą się ukazywać co tydzień w każdą środę. I tutaj omawiam takie ogólne właśnie aspekty związane z bezpieczeństwem, związanym z pracą online, z pracą przy komputerze. Także myślę, że nie tylko entuzjaści kryptowalut i technologii blockchain na tym skorzystają, ale tak naprawdę każda osoba, która pracuje przy komputerze, zwłaszcza w domu zdalnie. Kolejna seria to rozpocząłem kolejny ranking projektów na kanale. Tym razem poświęciłem czas na gaming, czyli na projekty z kategorii właśnie gamingu oparte o blockchain. I tutaj powiem o takich projektach jak na przykład Engine, Decentraland czy popularny ostatnio The Sandbox. Spróbuję jakoś je skonfrontować, zobaczyć co one sobą reprezentują. Myślę, że sama cała branża gamingowa jest na tyle perspektywiczna, że warto przynajmniej poznać jej możliwości. I to właśnie dlaczego postanowiłem skupić się na gamingu w kontekście krypto, omawiam w tym pierwszym odcinku, który już jest dostępny na kanale. Dodatkowo zachęcam do śledzenia moich profili na Twitterze, na innych social media. Tutaj moje konto na Twitterze. Od jakiegoś czasu, dokładnie od chyba 2 tygodni, tak, bo 13 postów. Również publikuję na Instagramie takie krótkie pigułki wiedzy oraz jakieś zdjęcia, takie, które mogą przykuć uwagę i zainteresować widza. Oczywiście z uwagi na to, że teraz wychodzenie z domów jest mocno ograniczone, te zdjęcia są takie typowo, powiedzmy, wewnętrzne. Planuję również uruchomić taką serię filmów prowadzonych w formie live'ów, gdzie będę na bieżąco analizował właśnie projekty kryptowalutowe pod względem tego, jak one są prowadzone na GitHubie. Nawet tutaj sporządziłem odpowiednie repozytorium na tym serwisie, w którym to poruszam właśnie poszczególne aspekty prowadzenia projektu i to pomoże ocenić, w jakiej kondycji jest tak naprawdę projekt. Także to jest taka, można powiedzieć, checklista, którą każdy będzie sobie w stanie wykonać i dzięki temu uzyska sumaryczną ocenę danego projektu. Oczywiście pod względem tego, co dzieje się na GitHubie. Także to tyle, jeśli chodzi o to, co do tej pory wykonałem i plany na najbliższy okres.
Zachęcam do komentowania i do składania propozycji właśnie w sekcji komentarzy pod filmem, czy też pod innymi filmami, zadawania pytań. Staram się na każde pytanie odpowiedzieć i zachęcam do dalszego śledzenia tego kanału. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć!